Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Akademii Nawożenia Intermak. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku w okolicach miejscowości Strzelin. Na polu, na którym zasiane po mojej lewej stronie jest jęczmień ozimy, po mojej prawej stronie jest zasiane żyto ozimy. Zboża, jak Państwo widzicie, znajdują się w tej chwili w fazie około BBCH13. W tej fazie możemy dokarmiać te zboża przed przejściem do pełni fazy krzewienia, żeby zapewnić im optymalne warunki do rozwoju, dokarmiać manganem, który będzie miał zasadniczy wpływ na rozwój systemu korzeniowego, jak również na tempo pobierania wody, przy tym i składników pokarmowych, a także aktywność procesu fotosyntezy oraz duży wpływ na gospodarkę enzymatyczną oraz hormonalną. Drugim z pierwiastków, który zalecamy do dokarmiania dolistnego w tej fazie, jest molibden. Molibden będzie brał udział w tempie pobierania, jak i również przetwarzania azotu, co będzie niezwykle ważne do wybudowania odpowiedniej wielkości liści, jak i zarówno procesu fotosyntezy oraz prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Czyli dwa pierwiastki, które są niezwykle ważne z punktu widzenia zaopatrzenia rośliny w wodę, a w tym również w składniki pokarmowe. Dodatkowo zalecamy użycie siarczanu magnezu. Siarczan magnezu, jak sama nazwa wskazuje, ma w swoim składzie siarkę oraz magnez. I magnez, jako centralny atom chlorofilu, będzie nam bardzo pomocny, ponieważ w warunkach słabego światła oraz niewielkich temperatur aktywność procesu fotosyntezy dla zbóż, które plennie krzewią się jesienią, na których w tej chwili stoimy, czyli powtórzę, na jęczmieniu i na życie, jest niezwykle ważna. Siarka będzie nam regulowała tempo pobierania azotu oraz proces jego asymilacji. Trzecią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest to, że dysponujemy również rozwiązaniami kompleksowymi do dokarmiania dolistnego uzależnionymi od stopnia żyzności gleb. I tak, dla gleb o uregulowanym odczynie pH oraz zasobności wysokiej do średniej mamy program dokarmiania dolistnego oparty na plonwicie zboża, który jest zestawem mikroelementów przewidzianych dla zbóż w danej fazie rozwojowych z dodatkiem siarki i magnezu. Dla gleb o nieuregulowanym odczynie mozaikowych oraz zasobnością niską w składniki pokarmowe mamy plonwity krystaliczne, takie jak plonwit opty lub plonwit fosforowy, które w swoim składzie zawierają głównie azot, fosfor i potas oraz mikroelementy. Mówiąc o plonwitach krystalicznych, warto wspomnieć o jednym z pierwiastków, który ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o jesienny rozwój systemu korzeniowego, a jest nim fosfor. Ten pierwiastek może być jego pobieranie może być dość mocno ograniczone poprzez warunki pogodowe, które akurat jesienią występują, czyli niską temperaturę ziemi, zbyt małe uwilgotnienie gleby. Dostarczając fosfor przez liść do roślin, poprawiamy jej energię, czyli zwiększamy tempo podziału komórek oraz bardzo mocno stymulujemy rozwój systemu korzeniowego. Mamy kilka nawozów, którymi możemy posiłkować się w trakcie wystąpienia niedoborów fosforu podczas jesiennej wegetacji roślin. Są nimi plonwit fosforowy, grow-on oraz fostar. Wszystkie zawierają fosfor w formie łatwo przyswajalnej, co w bardzo szybkim czasie uzupełnia niedobory fosforu, a także reguluje gospodarkę tym pierwiastkiem w roślinie. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, są szkodniki. Ze względu na warunki pogodowe, jakie przez ostatnie kilka lat mamy okazję obserwować, aktywność tych szkodników jest zdecydowanie większa, populacje ich są zdecydowanie większe, w związku z tym i uszkodzenia przez nie czynione, jak i choroby przez nie przenoszone są znacznie większe. Chcielibyśmy Państwu zaproponować jedno z rozwiązań, a mianowicie preparat o nazwie Optisil. Preparat Optisil zawiera w swoim składzie aktywny krzem, który po aplikacji nalistnej tworzy na liściach barierę mechaniczną, które tymże szkodnikom w stopniu znaczącym uniemożliwiają żerowanie. Mam tutaj na myśli szkodniki sącogryzące. Dodatkowo ta bariera mechaniczna jest również barierą dla strzępek grzybni, które być może w tym czasie będą chciały zasiedlić nasze rośliny. Optisil ma własności biostymulujące, w związku z tym będzie nam stymulował pobieranie fosforu przez system korzeniowy, eliminował toksyczne działanie glinu z obrębu systemu korzeniowego, a także podnosił aktywność fotosyntezy. Preparat jest bardzo dobrze mieszalny z większością agrochemikaliów, w związku z tym może być używany jako część technologii służącej do ograniczenia szkód wyrządzanych przez szkodniki i grzyby jesienią. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która może spotkać każdego z nas i każdą z upraw, którą mamy w tej chwili zasianą. Może to być niedobór wody. W związku z niedoborem wody roślina zatrzyma się w wegetacji, ponieważ nie będzie pobierała składników pokarmowych. Możemy temu częściowo przeciwdziałać, stosując nasz biostymulator tytanit. Możemy go zastosować już we wczesnych fazach rozwoju, razem z preparatem Rootstar, który będzie
biostymulował rozwój systemu korzeniowego, natomiast tytanit będzie biostymulował rozwój części nadziemnej. Będzie to szczególnie ważne, zwłaszcza dla tych roślin, które będą plennie krzewiły się jesienią, czyli dla pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmion ozimych. Dziękuję Państwu w tym odcinku Akademii Nawożenia Intermag. To wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek.